Słowo Boże na 4 czerwca 2021 roku czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale, 6 wersecie, gdzie napisane jest: Pan mówi, wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Drugi fragment biblijny to fragment listu do Efezjan z 1 rozdziału, 4 werset. W Chrystusie przecież wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed Nim w miłości, świętości i nieskazitelności. Drogi codziennikowy widzu, cieszę się, że wybrałeś możliwość spotkania ze Słowem Bożym na tym właśnie kanale. Być może rozpoczynasz w ten sposób każdy swój dzień, a może zaglądasz tutaj w ciągu dnia pracy, kiedy masz chwilę wolną, albo sięgasz po słowo wieczorem na podsumowanie dnia, podsumowanie tego, co przeżyłeś, czego doświadczyłeś. To jest Twój wolny wybór. To jest okazja do tego, aby korzystać z przywileju wyboru. Na szczęście żyjemy w takim rejonie świata, gdzie wolność człowieka jest czymś nadrzędnym. Można powiedzieć czymś oczywistym, zagwarantowanym nawet różnymi aktami prawnymi. Choć można mieć czasami wrażenie, że istnieją próby ograniczenia tej wolności. Wolność wyboru to pewnego rodzaju skarb, który powinniśmy chronić i nie pozwolić, aby ktoś nas tego skarbu pozbawił. Codziennie, można powiedzieć, dokonujemy różnych wyborów. Nawet pójście na zakupy do sklepu i zrobienie zakupów jest obarczone wyborami. Ale słowo na dzisiaj mówi nam jeszcze o jednej formie wyboru, a mianowicie o tym, że to nie my wybieramy, ale że to my jesteśmy przedmiotem wyboru, że to my jesteśmy wybrani, że to Bóg nas wybrał. Bóg wybiera ciebie jako skarb, o który się troszczy, o który dba i o który walczy. Stwórca wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. To oznacza, że nasze życie nie ma wpływu na Bożą decyzję. Ten wybór jest niezmienny. Jesteśmy wybrani pomimo naszej słabości i skłonności do grzechu. Ale jednocześnie jesteśmy powołani do świętości i życia w miłości. Słowa te są zatem potwierdzeniem zasady zarówno usprawiedliwiony, jak i grzesznik, która odnosi się do każdego z nas. I zachęca do tego, abyśmy dziękowali Bogu za wybór, jakiego dokonał, ale także, aby samemu dokonywać wyboru Chrystusa, jako tego, dzięki któremu jesteśmy uświęceni i w którego miłości będziemy mogli stanąć przed Bogiem. Jeśli wybrałeś Chrystusa, jeśli wybrałaś Chrystusa, to dokonałaś właściwego wyboru. Niech On da ci moc wiary i siłę miłości na każdy kolejny dzień, aby wszystkie inne wybory, jakich dokonujesz, były dobre i właściwe. Chrystus jest Twoim dobrym wyborem. Trzymaj się Go i nigdy nie puszczaj. Amen.